Państwo, że przejdziemy teraz do drugiej części naszego spotkania. Nasze dzisiejsze spotkanie ma charakter wyjątkowy również dlatego, że dzisiaj inaugurujemy nowy cykl spotkań wrocławskiej Wszechmisji Filozoficznej, jak już powiedziałem, poświęcony filozofii polskiej i nawiązujący do przypadającej w tym roku setnej rocznicy odzyskania niepodległości. Proszę Państwa, niepodległość ma wymiar nie tylko polityczny, niepodległość ma też wymiar kulturowy. Tworzą ją także ludzie, twórcy kultury, a wśród nich filozofowie. I właśnie postacią reprezentatywnym dla polskiej filozofii poświęcimy tegoroczny cykl, jak i tym, którzy również współtworzyli naszą niepodległość właśnie w tym wymiarze kulturowym. A nasze dzisiejsze spotkanie w tym wymiarze merytorycznym poprowadzi pan profesor Mirosław Żarowski, kierownik Zakładu Etyki Instytutu Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego. Zanim jednak oddam głos panu profesorowi, to pozwolę sobie jednak parę słów w takim trybie, który wiem, że panu profesorowi się nie spodoba i pan profesor uzna to za grubą niezręczność z mojej strony. Natomiast ja chciałbym powiedzieć publicznie, że każde spotkanie z panem profesorem było dla mnie głęboko poruszającym doświadczeniem. W szczególności mam na myśli te spotkania w ramach zajęć, które pan profesor prowadził. Miałem to szczęście, że uczestniczyłem w prowadzonych przez pana profesora ćwiczeniach z historii filozofii nowożytnej. Miałem też okazję wysłuchać wykładów z filozofii polskiej. I jeszcze raz powtórzę, każde to spotkanie było głęboko poruszające i miało taką moc transformującą. Mogę powiedzieć, że po 90 minutach spędzonych na akcji zajęć wychodziłem innym człowiekiem. I stąd ja bardzo się cieszę, jestem bardzo wdzięczny panu profesorowi, że zgodził się przyjąć zaproszenie i że zgodził się wygłosić ten wykład. A dodatkowo jeszcze, już jako nauczyciel, pracownik 9 Liceum Ogólnokształcącego imienia Juliusza Słowackiego, też pozwolę sobie wyrazić swoją radość z zupełnie innej strony, bo w osobie pana profesora witamy też, gościmy ojca jednego z absolwentów naszej szkoły, nomen omen Kordiana Żarowskiego, przy czym jest to jeden z absolwentów, o których się nie zapomina, to w dobrym sensie tego wyrażenia. Także tym bardziej się cieszymy. Panie profesorze, bardzo proszę o wygłoszenie wykładu zatytułowanego Filozofia Polska w prowadzeniu. Dobrze słyszałem. Nie mam zbyt wielkiego doświadczenia w mówieniu do mikrofonu, za co z góry przepraszam, bo mogę albo cały czas pamiętać, że trzymam go w dłoni, a wtedy dekoncentrować się, albo zapominać, a wtedy przestanę być chwilami dla Państwa słyszalnym. Z góry przepraszam, to są dodatkowe efekty. Prócz tych niedoskonałości, które towarzyszą zwykle moim wykładom, jako że wbrew temu, co powiedział przed chwilą dr Wissler, jestem wykładowcą raczej przeciętnym. Szanowni Państwo, dziękuję za powierzenie mi tej zaszczytnej i bardzo odpowiedzialnej misji wygłoszenia wykładu, który inauguruje tak ambitne i pouczające przedsięwzięcie, jakim jest seria spotkań nad dokonaniami luminarzy polskiej filozofii. Wspomniano również o tym, że pięknie to współgra w tym roku z okolicznościami rocznicowymi i dodatkowo spoglądając na harmonogram tych spotkań rzuca się w oczy to, że wybrani myśliciele to przede wszystkim filozofowie dwóch ostatnich stuleci z dużą nadreprezentacją dwudziestowiecznych myślicieli. Dla Państwa to jest historia filozofii polskiej, dla mnie raczej wciąż współczesność. O
pomyślałem sobie, patrząc na tę listę, że jednocześnie poszukując tematyki, tematu, motywu mojego dzisiejszego wystąpienia, że może nie od rzeczy byłoby cofnąć się jak najbardziej wstecz, ogarnąć tak, że być może to, co na tej liście się nie znalazło, co chronologicznie jest pierwsze, pod pretekstem pytania o to, od kiedy właściwie można datować obecność filozofii w Polsce. Właściwie od kiedy? Kiedy ona się pojawia? Bo przecież o filozofii można myśleć dwojako, można ją dwojako rozumieć. I zawsze tak poniekąd było. Najpierw można ją rozumieć jako coś w rodzaju wieczystej filozofii. Nawet jest takie określenie, filozofia parens. Filozofia wieczysta. Ona, tak jak się powiada, nie ma właściwie początku, nie ma końca. Jest tak stara jak ludzkość, jak ludzka kultura. Towarzyszy ludzkiemu bytowaniu, bo też człowiek być może już przez to samo, że żyje, że istnieje, filozofuje. Ale można też, i tak się zresztą dzieje, postrzegać filozofię bardziej konkretnie, mniej anonimowo, mniej idealnie, ogólnie, jako czyjąś filozofię, przez kogoś uprawianą. Przez kogoś wyślaną, odkrywaną, przekazywaną z pokolenia na pokolenie. Nie gdziekolwiek bądź, nie jakkolwiek, tylko w pewnych instytucjach wiedzy i przekazywania, któremu towarzyszy pewna licencja. Przy tym drugim rozumieniu filozofii, bo i tym pierwszym Arystoteles dysponuje, on też zna starożytną mądrość, on też ma swoich starożytnych. Grecy mogą wywodzić filozofię od postaci Prometeusza, Orfeusza, Muzaiosa, całe bogactwo kultury, prekursorów filozofii, ojców filozofii podrzuca pod postacią mitycznych, legendarnych herosów, bohaterów, poetów. Ale kiedy Arystoteles stawia to pytanie w księdze Alfa Metafizyki, mając za sobą raptem dwa wieki filozofii, może trochę więcej, parę rzetelnych generacji, pokoleń filozofów greckich, pyta: w jakich okolicznościach mogło dojść do powstania filozofii? Dlaczego ona powstała? Gdzie? W greckich koloniach Azji Mniejszej, około 6 stulecia przed Chrystusem. Jak mogło do tego dojść? Pyta o to Arystoteles, pytają inni Grecy, upatrują w Talesie z Miletu, oni używają słowa archegos, założyciel, ojciec filozofii. Filozofię trzeba było wymyślić. Trzeba było systematyczne myślenie filozoficzne ustanowić. Tak? Czyli jest czas, kiedy filozofii nie było, a być może będzie czas, kiedy jej nie będzie, bo zabraknie tych, dzięki którym ona jest. Tak jakby nie utrzymywała się ona siłą archetypów, tak? Siłą jakichś idei, które w jakimś nadmiernym świecie istnieją, jako cudowna, przebogata biblioteka, do której zawsze można sięgnąć, skorzystać, a następnie odłożyć na miejsce, tylko jest konkretnym zadaniem, które ktoś musi wykonywać, tak? Dzięki swojemu talentowi, sumienności, pracowitości i odrobinie szczęścia.
Jak brzmi odpowiedź Arystotelesa? Co musiało się stać, żeby pojawiła się filozofia? Odpowiedź ta, gdybym wiedział, że to jest pulpit, to bym przyniósł notatki. Mówię z głowy, więc też z pamięci cytuję. Arystoteles powiada tak, filozofia mogła powstać wtedy dopiero, kiedy zaspokojone zostały potrzeby życia. No, można to tłumaczyć, prawie wszystkie potrzeby życia, bądźmy realistami, prawda? Nie próbujmy dociekać, jakiż to cud się wydarzył, że Grecy w koloniach Azji Mniejszej, w takim Milecie, w takim Efezie, zaspokoili potrzeby życia na tyle, by oddać się luksusowi filozofowania. Arystoteles trochę to w różnych miejscach tłumaczy, ale w taki sposób, który na pewno dla nas nie byłby przekonujący. Ale właściwie co Arystoteles chce powiedzieć o pojawianiu się filozofii w czasie? W konkretnym czasie i miejscu filozofii w ogóle, a to znaczy filozofii greckiej. Długo znaczy filozofii greckiej. Gdyby ktoś miał wątpliwości, że można łączyć coś tak uniwersalnego jak filozofia z czymś tak partykularnym, czy bardziej partykularnym jak etnos, etniczność, tak? Język, konkretny język, konkretna tradycja, kultura, cywilizacja, to przykład narodzin filozofii wydaje się uprawomacniać taką praktykę nazewniczą, łączenia jakby trochę na prawach oksymoronu czegoś tak uniwersalnego z czymś tak konkretnym i lokalnym, tak? Jak greckość, jak polskość, jak niemieckość, kiedy mówimy klasyczna filozofia niemiecka, jak włoskość, kiedy mówimy filozofia włoskiego renesansu, jak brytyjskość, kiedy mówimy o empiryzmie brytyjskim albo brytyjskiej filozofii analitycznej, to nie są cechy przygodne tych formacji filozoficznych. Zawsze wtedy, czy jakiegoś wstępnego porządkowania, chcemy powiedzieć coś więcej, że to nie jest ich cecha przypadkowa, tak? Że formacje te wyrastają z określonego kręgu, tak? I doświadczenia tradycji, doświadczenia historycznego, cywilizacyjnego, ale także językowego. Myślimy w języku. Myślimy w języku, w filozofii jest to język najczęściej naturalny. A języki naturalne mają to do siebie, że zazwyczaj są czyimiś językami ojczystymi. To też jest pewnego rodzaju przywilej myśleć w języku ojczystym i pewnego rodzaju ograniczenia, prawda, z którym należy się liczyć. Więc co właściwie Arystoteles ma na myśli, uwrażliwiając nas na to, że z tą filozofią to wcale nie jest tak dobrze, jak nam się wydaje. Ona wcale nie musi być. Ona nie jest zagwarantowana, nie ma takiego statusu, tak? Ona musi być uprawiana, w przeciwnym razie ulotnie się. No ale pojawiła się, bo zaspokojone zostały prawie wszystkie potrzeby życia. Jest takie późniejsze łacińskie powiedzenie primum vivere, primum vivere de inter philosophari. Najpierw żyć, później filozofować. Nie chodzi o hierarchię ważności, bo chodzi o naturalną kolejność. Coś trzeba
zrobić ze swoim życiem, żeby stać nas było na zajmowanie się filozofią. W innym miejscu, gdyby ktoś miał wątpliwości, że Arystoteles nie należy do filozofii polskiej, to śpieszę wyjaśnić, że język polski był trzecim językiem w Europie bodaj, na który przełożono dzieła Arystotelesa na początku XVII wieku dzięki wybitnemu profesorowi Akademii Krakowskiej Sebastianowi Petrycemu Spinza. Niemcy dla przykładu na swoje tłumaczenia na język niemiecki dzieła Arystotelesa musi czekać ponad 100 lat jeszcze. Arystoteles przemówił do Polaków bardzo wcześnie. Więc chociaż z tego powodu nie od rzeczy jest odwołać się do jego świadectw i autorytetu. Jest on filozofem polskim, filozofem w Polsce od co najmniej początków XVII stulecia. Otóż w innym miejscu tej samej metafizyki, o ile się nie mylę, Arystoteles powiada tak, geometria. Geometria powstała w Egipcie. Dlaczego? Bo tamtejsza kasta kapłanów posiadała dużo wolnego czasu. To pozwala nam uzupełnić to pierwsze, tę pierwszą wypowiedź Arystotelesa. O co chodzi? Co musi się pojawić, żeby w ślad za tym pojawiła się filozofia? No co się w greckim oryginale ukrywa wtedy w tekście Arystotelesa? To znaczy, z czym zmagał się nasz Sebastian Petrycy Spinza na początku XVII stulecia? Słowo schole, wolny czas. Słowo szkoła jest faktycznie grecyzmem. Via Łacina. Grecyzmem. Nie wiem jak Państwo, ale ja kiedy byłem uczniem, ani pomyślałem, że kiedy jestem w szkole, to jestem na wagarach. Trzeba było opuścić mury szkoły cudownie pierwszego dnia wiosny, żeby doświadczyć dopiero schole, prawda, wolnego czasu. Tymczasem staroświeckie, zacne źródła naszej kultury wyraźnie mówią, że powodem, dla którego to straszliwe miejsce, gdzie zadaje nam się tortury od wczesnego dzieciństwa, wczesnej młodości, dlatego godzi się nazwać szkołą, ponieważ jest przywilejem i luksusem, choć w naszych czasach, kiedy stało się to obowiązkiem, trzeba bardzo dużego wysiłku, ekwilibrystyki, żeby to źródłowe znaczenie w sobie ponowić. Tkwi w tym także, szanowni Państwo, naiwne założenie co do natury ludzkiej. Mianowicie, że jak człowiek dostaje choćby kropelkę wolnego czasu schodę, to natychmiast przeznacza go na co? Na doskonalenie samego siebie, czyli na naukę. Stąd ta dziwna koincydencja greckiej schole, greckiego wolnego czasu i miejsca naszej kaźni. Wolny czas, prawdziwy miernik naszej wolności. Może nieprawdziwy, ale pierwszy z brzegu, taki, który Arystotelesowi natychmiast przychodzi do głowy. No, my wiemy, jak to było w starożytnej Grecji.
ten wolny czas schodę to się miało tylko dlatego, że w tym samym czasie, kiedy my uprawialiśmy filozofię, ktoś musiał za nas i na nas pracować. Ktoś, kto był niewolnikiem i nie mógł pretendować do studium filozoficznego. Ale wybaczmy starożytnym Grekom tę genezę filozofii z łona ustroju niewolniczego. Przyjrzyjmy się przez chwilę naszej rzeczywistości, naszemu światu. Wbrew pozorom nie jest on bliższy niż tamten od zaspokojenia prawie wszystkich potrzeb życia. Co więcej, wydaje się, że nasz świat istnieje w ogóle dzięki utrzymywaniu się w stanie chronicznego niedostatku. To znaczy, kiedy już wydaje się, że zaspokoiliśmy tradycyjne potrzeby, natychmiast wymyślane są nowe, bo bez tego, co nowe, nie ma rozwoju, a bez rozwoju, tak jakbyśmy już istnieć nie potrafili. A więc niedostatek jest metodą, jest osnową naszego świata. Co to oznacza? No, oznaczać to może, że gdyby filozofia już nie istniała, sami byśmy jej nie wymyślili. To znaczy nie wymyślilibyśmy jej, ponieważ wcześniej nie poczulibyśmy głodu, braku. W takim świecie to jest, jeśli Arystoteles się nie myli. Jeśli Arystoteles ma choćby trochę racji, oznaczać to może, że gdyby filozofia nie docierała do nas siłą tradycji, a może tylko inercji, to sami byśmy jej fenomenowi, jej istocie, którą tak dobrze znamy, coraz lepiej poznajemy z perspektywy historycznej, nie sprostali. I to jest, szanowni państwo, smutna wiadomość, uprawiać filozofię w świecie, w którym nie można byłoby jej wymyśleć, gdyby nie istniała już w przodu. A trochę w takiej sytuacji się znajdujemy, za wszelką cenę próbując nawiązać z filozofią dialog w pogarszających się warunkach. Szanowni państwo, gdybyśmy chcieli zżymać się na nadmierną naiwność Arystotelesa i starożytnych Greków, że człowiek, jak tylko ma odrobinę czasu, to natychmiast przeznacza go na doskonalenie się, na naukę, to może, żeby osłabić wrażenie utopijności tej wizji człowieka, można byłoby spróbować poszukać jakichś argumentów. Może nie trzeba byłoby szukać daleko, może nie trzeba byłoby wychodzić z tej auli. No bo... Przepraszam raz jeszcze. To ja przepraszam, że... No bo przecież z całym szacunkiem dla pana rektora, dla mnie bezpośrednio przełożony, dla pana krociekana, chyba nikt tutaj nie jest za karą. W zasadzie jesteśmy już po godzinach. To znaczy, chyba już to jest ten czas wolny. To co my tutaj robimy, tak? Czego my tutaj szukamy? Otóż my dokładnie tak się zachowujemy,
jak według Arystotelesa człowiek szanujący się, dobrze się prowadzący, czy chcemy studiować filozofię, tak? Tak czy inaczej. I to jest, drodzy Państwo, jakby pierwsza przypowieść z głębi historii filozofii polskiej, bo mam nadzieję, że głos Arystotelesa usankcjonowała w przestrzeni tego wykładu. Zresztą Arystotelesa nie trzeba było przekładać na język polski, żeby bez przerwy o nim mówili łacińscy polscy myśliciele. Mówimy filozofia polska, ja afirmowałem przed jakimś kwadransem zasadność używania takiego wyrażenia. Może bardziej w sensie opisowym niż wartościującym. Można powiedzieć, filozofia polska i dlatego lepsza od innej, w żadnym wypadku nie. Filozofia polska i dlatego nam troszeczkę bliższa, być może. I w zasadzie tyle tylko da się na ten temat powiedzieć. Patriotyczna okazja, niekwestionowana adekwatność chwili i nie, żeby ją zdekomponować, zdekonstruować, zbuntować się w środku tej uroczystości, ale żeby zasygnalizować coś, co należy do istoty filozofii również od niepamiętnych czasów. Mianowicie, skoro nie było filozofii, a dopiero Tales z Miletu i inni ją założyli, wymyślili, to nie było także wcześniej słowa filozofii. Rzeczywiście są neologizmy, co prawda bardzo dawny, ale na gruncie Greki, kiedy według doksografii po raz pierwszy siebie określa mianem filozofa Pitagoras, znowu koincydencje geometrii i filozofii, to kto był tym zaciekawiony, za kogo się Pitagoras podaje? O ile pamiętam, władca, jeden z władców greckich, Leon z Fiutu, jeśli się nie mylę. I żeby zaspokoić jego ciekawość semantyczną, odnośnie słowa filozof, Pitagoras, być może Państwu jest to wiadome, wznieca przed nami obraz Igrzysk Olimpijskich, tak? Stadionu, do którego ciągną ludzie, tłumy, i tych ludzi można skategoryzować, to znaczy wedle celu, jaki ich na igrzyska sprowadza. Będą więc sportowcy, żeby wygrać, będą kibice, żeby się wzruszyć, tak, rozerwać, będą kupcy, żeby zrobić przy okazji dobry interes, owszem, będą także politycy, żeby się, jak to mówimy, wylansować. I zjawia się także filozof. Czym różni się filozof od pozostałych kategorii uczestników tego zdarzenia? Według Pitagorasa nie jest to odchłanna mądrość filozoficzna. Filozof się temu wszystkiemu w całości przypatruje. To znaczy, tak jak tamty właściwie jest tylko wycinek zdarzenia, partykularny punkt widzenia połączony jeszcze z bezpośrednim uczestnictwem, z odgrywaniem pewnej roli, tak filozof dąży do prawdy o całości, ale cena tego jest ogromna. On nie może w tym zdarzeniu uczestniczyć. On musi się wobec niego zdystansować. Całość
widoczna jest chyba jednak zawsze z pewnego oddalenia. Po co ja o tym mówię? No, myśląc o filozofii polskiej. Dlatego, że filozof, wiecie Państwo, czym dla starożytnych Greków były igrzyska? To nie były tylko zawody sportowe. To był kult państwowy. To był kult bogów. To był sposób rachowania czasu. Zawieszono konflikty zbrojne na czas igrzysk. To była sfera sakralna, odświętna. Kim jest filozof? Kim jest filozof, kiedy przychodzi na obchody stulecia bitwy pod Maratonem? On zachowuje się dokładnie tak samo. Obecni tutaj filozofowie nie zechcą to potwierdzić, że korci ich, żeby zachować się teraz tak samo. Staną z boku i będą się przyglądać. Szlachetny malkontent, dobrowolny outsider oraz tętniące życie zbiorową pamięcią obchody świąt państwowych, tak? Wspólne doświadczenie, wspólnoty. To nie są proste relacje między filozofem i wspólnotą, do której niewątpliwie należy, której jest dłużnikiem, którą współtworzy, ale jego punkt widzenia jest ekskluzywny i dwuznaczny, żeby nie powiedzieć podejrzany, czego dowodem są chociażby losy Sokratesa. Sokrates i Atena. Prawda? Cóż za wspaniała symbioza filozofa i wspólnoty, do której należy i z której jest egzorcyzmowany. Że tak powiem, ja to największy przeciwnik, najniebezpieczniejszy wróg. Nie twierdzę, że ujęci na tej liście myśliciele podzielają losy Sokratesa. Ale gdybym miał podzielić się z Państwem tym, co dla mnie jest na przykład ważne, idzie o Stanisława Brzozowskiego, no to musiałbym powiedzieć, że jest to konflikt. Miłość i konflikt między myślicielem, filozofem, a jego sienkami, rodakami, których wszystkich przecież łączy nadzieja na odzyskanie niepodległości. To są niekiedy dramatyczne losy. I chciałem to odnotować, że ta relacja, tak? Może jeszcze jeden przejaw tych skomplikowanych relacji, my nie możemy niczego upraszczać ani zagłaskiwać. Gdyby jest rzeczą niewątpliwą, że filozofia grecka współtworzyła helleńską kulturę, sama jest jej kwiatem, owocem, niewątpliwie, ale drży na samą myśl, co byśmy wiedzieli o kulturze starożytnej Grecji, gdyby zostały po niej tylko teksty filozofii. Nie mielibyśmy, przepraszam za ten kolokwializm, zielonego, bladego, seledynowego pojęcia o kulturze greckiej. Co nieco. I to nie tylko dlatego, że jest zaledwie fragment, tak, całości. To jest także pewne napięcie między filozofią jako czymś uniwersalnym i kulturą jako czymś płodnym, niezbędnym, ale jednak lokalnym i określonym co do miejsca. Szanowni Państwo, to garść
trzy powieści, kilka cytatów o walorze, powiedzmy, archetypu, który pozwala spojrzeć na zajmowanie się filozofią polską jako na coś odpowiednio poważnego i zarazem obarczonego pewnymi trudnościami, z których trzeba sobie zdawać sprawę. O tym dwojakim rozumieniu filozofii to jeszcze odwołam się do Hegla. Hegel, XIX-wieczny wielki Berlińczyk, wielki filozof, przedstawiciel klasycznej filozofii niemieckiej. Dlaczego on na wykładzie wprowadzającym do historii filozofii Polski? No bo gdyby nie on, nie powstałaby ogromna ilość książek filozoficznych po polsku, po niemiecku pisanych w XIX wieku. Hegelizm polski. Co więcej, jak mówią dokumenty uczelniane w Berlinie, na wykłady Hegla chodzili prawie wyłącznie studenci polskiego pochodzenia z poznańskiego. Cieszkowski, Liebelt, Hipolit Cegielski i inni. Niemcy wybierali w tym czasie równoległe wykłady Schellinga albo romantyków niemieckich. Hegel nie był modnym, natomiast był wziętym wykładowcą z perspektywy polskich studentów. Dlatego mam prawo odwołać się do Hegla, nie jest to niedorzeczne. Otóż Hegel definiował filozofię w sobie właściwym, spekulatywnym języku jako substancjalizację ducha absolutnego. Proszę się nie obawiać, nie będę próbował dekodować teraz tego enigmatycznego określenia, ale słyszymy intuicyjnie, że mowa o tej filozofii apareniz, o tym, co przekracza jednostkowe umysły, ludzkie instytucje, tak? Duch, manifestacja samego absolutu. Miejsce, gdzie absolut spotyka się sam ze sobą i uzyskuje samą wiedzę na swój temat. Nigdzie indziej, ani w religii, ani w sztuce. Podarujmy Hegelowi tę ryzykowną myśl. Chodzi mi raczej o coś innego, że miał również w zwyczaju udzielać innej odpowiedzi. Na pytanie, czym jest filozofia, odpowiadał. Filozofia jest to, co jest wykładane na najbliższym uniwersytecie. Ładna historia, prawda? Absolut i najbliższy uniwersytet. Przy czym Hegelowi nie chodziło o to, że tam jest wykładana filozofia, że to jest właśnie filozofia. Chodziło mu o wszystkie wydziały, wszystkie fakultety, o system wiedzy, który jest reprezentowany przez ów najbliższy uniwersytet. To ma czasem takie konsekwencje, że jak się w XIX wieku mieszka w Poznańskim, to najbliższy uniwersytet jest rzeczywiście chyba w Berlinie. Ma to swoje ogromne konsekwencje. Nie wiem, czy on tak odpowiadał tylko polskim studentom, żeby się z nimi wadzić, żeby ich drażnić. Chyba nie. Szanowni Państwo, co chce Hegel powiedzieć? To Hegel chce powiedzieć, że wszystko jest w naszych rękach, że absolut wymyka nam się, ale w istocie pozostaje naszym dziełem. Być może chcę powiedzieć także i to, że żaden jednostkowy umysł nie jest w stanie być mądrzejszy od mądrości praw swojego kraju. Że nie można się tak dalece wyróżnić i wybić, żeby być mądrzejszym od systemu prawnego, który wytworzyło jego wspólnotę.
od mądrości instytucji, od racjonalności mechanizmów społecznego życia, że tylko subiektywnie można być mądrzejszy. Tak naprawdę to nas ogranicza, ale ograniczając także określa, determinuje, tak? Szanowni Państwo, można parafrazować powiedzenie Hegla i szukać filozofii na pierwszym w Polsce uniwersytecie. Prawda? Będąc pewnym, że z całą pewnością filozofię tam znajdziemy. Pozwólcie mi Państwo powiedzieć, nie mam dobrego poczucia czasu. Kilka słów na ten temat. Najpewniej jest rozpoczynać wykład z historii filozofii polskiej, poczynając od roku 1400. W zadowoleniu Hegla wygłaszany jest wtedy na otwarcie, na inaugurację pierwszego akademickiego roku. Wygłaszana jest pierwsza mowa lektorska pierwszego lektora Stanisława ze Skarbimierza. Mowa duchownego zarazem wygłaszana w mrokach chrześcijańskiego średniowiecza, porównująca uniwersytet do apokaliptycznego tronu Bożego. Dzisiaj to chyba ten fragment Biblii obchodzi jedynie ufologów, bo być może zawiera opis jakiegoś pojazdu kosmicznego, obcych cywilizacji. No ale w apokalipsie jest tron Boży i to, jak się okazuje, jest uniwersytet wokół tronu Bożego. Cztery apokaliptyczne zwierzęta symbolizujące cztery wydziały uniwersyteckie: teologii, prawa, medycyny i sztuk zbrojnych. I wszystkie trąsi, wszystkie krzyczą. Krzyczą w niebo głosy dzień i noc, przestrzegając. W tej pompatycznej mowie to ulega uwyraźnieniu. Przed czym przestrzega? Nie przed heretykami, przed głupotą, przed pychą, przed ignorancją i lenistwem intelektualnym, duchowym. Bezpłynnie niby w labiryncie, ale jednak niezawodnie możemy dzięki temu przemówieniu lektorskiemu wędrować planami zajęć, strukturą średniowiecznego uniwersytetu, a także doświadczyć ducha, dopiero co powołanej do istnienia uczelni. Myślę sobie, choć będę mówił to z drżącym głosem w obecności jego magnificencji, rektora Uniwersytetu Wrocławskiego, że gdyby uniwersytet nie został wymyślony w średniowieczu chrześcijańskim, proszę mi to narobić, my byśmy go dzisiaj nie wymyślili. On musi istnieć, żebyśmy go mogli bronić, zwracać, reformować, odchodzić od jego ducha, wracać. Ale gdyby trzeba było go wymyślić, to znaczy wymyślić coś takiego jak uniwersytet z zbiorowością fakultetów, nie przekraczałoby to nasze możliwości. Jakie my mamy w tym zakresie osiągnięcia? Z całym szacunkiem, studia zaoczne i wieczorowe.
To jest nasz indywidualny wkład w rozwój idei uniwersytetu. Cała reszta, która drży w posadach, bo bardzo trudno jest bronić czegoś w takim świecie, w którym to coś nie mogłoby powstać, gdyby go wcześniej nie było. Podobnie jest z filozofią, to jest trochę paralelne są losy tych fenomenów. Na przykładzie Akademii Krakowskiej od 1400 roku możemy rzeczywiście widzieć te związki. Filozofia jest wszędzie. Ona jest ancilla teologii z kopciuszkiem, tak? Z łóżką teologii, ale to się tylko tak mówi. W każdej dziedzinie filozofia dostarcza intelektualnych narzędzi i jest obecna jako niezbędne propedeutyczne studium, a już pełno jej na Wydziale Sztuk Wyzwolonych, gdzie jest jakby u siebie. Wiemy, ile czasu studenci Akademii Krakowskiej musieli uczyć się filozofii. Na pewno więcej mieli wtedy zajęć z filozofii niż dziś. Nie wiem, czy to dobrze, czy to źle. Stwierdzam fakt, mogę odwołać się do jakby dokumentu, do samych źródeł. Ale, szanowni Państwo, ta inicjatywa, która rozpoczęła się w 1400 roku, miała swój nieudany początek, Wszechnicę Kazimierzowską. Odwołujemy się do tego pięknego słowa Wszechnica. Kazimierz fundował pierwszy uniwersytet w Krakowie, ale fundacja nie przeżyła fundatora. Kiedy Jan Długosz, 100 lat potem, w tym samym mieście, historyk, biegły w analizie źródeł, chciał coś więcej napisać o tej uczelni, to nie znalazł w Krakowie ani jednego dokumentu, na podstawie którego można byłoby powiedzieć kto, komu i co uczył na tej efemerycznej uczelni. Coś jednak po Wszechnicy Kazimierzowskiej 100 lat potem pozostało. I Długosz to pisze w swoich rocznikach. Sterta kamieni. Niewykorzystany materiał budowlany. Chciano dobudować jakąś salę do zajęć, ale ostatecznie została kupa kamieni. Nawiasem mówiąc, w dziwnym kraju żyjemy, w którym przez 100 lat mogą skinąć wszystkie dokumenty, ale sterta materiału budowlanego jak stoi przez 100 lat, tak stoi. Bardzo dziwna sytuacja, ale potwierdzona źródłowo przez samego Jana Długosza. Można więc zaczynać historię filozofii od tego, to znaczy od czego? Od owoców obecności filozofii w strukturze życia akademickiego. Cóż to jest ten pierwszy owoc? Pierwszy pogląd filozoficzny wypracowany przez myślicieli polskich na Krakowskim Uniwersytecie. Jak to się nazywa? Nikt nie ma wątpliwości, żeby łączyć z tym określenie Polska. Polska Szkoła Prawa Narodów. Albo Polska Doktryna Prawa Narodów. Tenże rektor Stanisław Zyskarpiniewicz nie wyczerpywał się w wygłaszaniu mów rektorskich, tylko był wybitnym prawnikiem, który wraz ze swoim doktorantem, a później doktorem Pawłem Włodkowicem, stworzyli tę doktrynę. Pierwszy oryginalny pogląd filozoficzny, jaki można Polakom przypisać. Znamy go z grubsza także i dlatego, że on nam wstydu nie przynosi.
nominaliści. Ci, którzy w sporze o powszechniki, średniowiecznym sporze, twierdzą, że nie istnieją realnie desygnaty pojęć ogólnych. Niby kazuistyka, tak? Niby wysoce formalne rozważania, ale one mają praktyczne zastosowanie w filozofii prawa i w filozofii polityki. Nie istnieje realnie człowiek w ogóle, istnieją tylko konkretni ludzie. Że jest ich wielu, poznajemy potem, że się różni. Chyba nie tylko numerycznie. Nie istnieje państwo w ogóle, tylko konkretne państwa. A zatem wielka idea, zwana monarchia absoluta, swoją władzę rozciągająca na całość świata i pod jedno centrum, podciągająca wielość tradycji, obyczajów, języków, kultur, że to jest piękna idea, ale tylko regulatywna. On nie ma czegoś takiego. W żadnym wypadku konstytutywny. Bogu spodobała się wielość. Bogu spodobała się monarchia temperata. Monarchia ograniczona, czyli granicami. Czujemy, że pewne tematy wracają na wokandę i trzeba je sumiennie przemyśleć. Wtedy sumiennie o tym myślałem. I taka była diagnoza. Jesteśmy u źródeł państwa, w istocie państwa narodowego, albo monarchii, u progu nowożytności. Dzięki nominalistom z Krakowa. No, ale oni mają jeszcze wiele innych rzeczy do powiedzenia. Wszystko, co istnieje, ma prawo istnieć. Także państwo pogańskie. Jeśli tylko mieszkańcy tych państw stosują się do prawa naturalnego i nie szkodzą swoim sąsiadom. Nie wolno przemocą, siłą narzucać im poglądów, konfesji, religii. Nie każda wojna jest wojną sprawiedliwą, a tylko taka, która spełnia pięć warunków. Wszystko musi spełnić, żeby w ogóle godziło się w niej tym, którzy wydają rozkazy, tym, którzy je wykonują, uczestniczyć. Jak powiadam, doktryna, która wstydzi nam nie przynosi, a zważywszy na czasy, w których powstała, może nawet i przyprawiać o dumę. Zagruntowałem w czymś niewątpliwym. Jest filozofia instytucjonalnie obecna. Jest przekaz pewnego dorobku myślowego. I jest polska doktryna, która nie powstaje i nie zamyka się na jakimś prowincjonalnym uniwersytecie ledwie początkującym, bo Paweł Włodkowic wygłasza te tezy na Soborze w Konstancji. Trudno Sobór w Konstancji nie uznać za najdoskonalsze wcielenie konferencji naukowej, gdzie wszystkie miarodajne postaci tamtego świata i władze świeckie mogły delektować się argumentacją polskich profesorów. Pozwólcie mi państwo jeszcze tylko na 5 minut kompozycyjnego domknięć, bo trzymałem morał puentę jakby aż do końca, ale chciałbym ją wypowiedzieć.
Otóż, kiedy poruszamy się w wirtualnym labiryncie wydziałów i fakultetów Akademii Krakowskiej w początkach XV stulecia, to na takich pulpitach profesorowie podczas swoich wykładów mają rozłożone różne manuskrypty, jeszcze w zasadzie nie księgi, kodeksy, przepisywane pieczołowicie i komentują je w ramach swoich zajęć. Można byłoby zapytać, czy wśród tych wielu zacnych, nobliwych ksiąg komentowanych jest choćby jedna, która spełnia następujące warunki. Napisał ją Pomak. Powstała wcześniej, w epoce przeduniwersyteckiej. I w jaki sposób da się to powiązać z filozofią? Jest taka książka. Jest jedna taka książka, która jest przedmiotem komentarza ówczesnego profesora Jana Stąbrówki w latach 20. XV stulecia podczas lekcji retoryki. Napisał ją Polak, nawet polskość ma w tytule, co za dziwny zbieg okoliczności, i powstała 200 lat z odkładem wcześniej. Kronika Polonoru, kronika polska, mistrza Wincentego zwanego Chłopi. Drodzy Państwo, notariusz książęcy i biskup, biskup krakowski, który dobrowolnie złożył wysoką godność panu kościelną, by dożyć swoich dni w zakonie cysterców w Jędrzejowie jako skromny nowicjusz. Od 1764 błogosławiony Kościoła Katolickiego. Autor kroniki polskiej po galloanonimie, drugie chronologicznie źródło do dziejów państwa polskiego. Ale nie jest to historia uprawiana w sposób naukowy. Na to jest stanowczo za wcześnie. To jest część retoryki. To jest budująca narracja. To ma wychowywać, a nie informować o faktach. Dlatego nie dziwi nas, że kronika nie zawiera ani jednej daty rocznej. Nie muszę mówić, jak bardzo to złościło nowożytnych historyków, którzy podchodzili do kadłubka jako do skarbnicy wiedzy faktograficznej. Tymczasem kadłubek w ogóle nie jest tym zainteresowany. Przemożność celu opowiedzenia budujących historii, bo historii był przestrodze, nacechowanych moralnie, jest tak potężna, że wkłada on w usta fikcyjnych i rzeczywiście historycznych postaci cytaty z najważniejszych tekstów ówczesnej cywilizacji. Poczynając od przedchrześcijańskich, Greków, Rzymian, a poprzez ojców Kościoła, skończywszy na prawie współczesnych kadłubkowych myślicieli. Nie brak filozofii jest problemem, gdy idzie o kronikę kadłubka, tylko jej nadmiar. Cytaty z Biblii ojców Kościoła, poetów rzymskich, prozaików rzymskich, historyków, z kodeksów prawa rzymskiego, żona popiela, ta Lady Macbeth, polska Lady Macbeth, która chce namówić męża, zasiać w jego duszę podejrzliwość wobec strychów, których następnie otruje. Sączy mu do ucha słowa z dekonsolacione Boecjusza,
dokładnie te słowa, które filozofia mówi do ucha zbolałemu filozofowi, żeby dać mu trochę otuchy, wlać w jego serce otuchy i ufności. Te same słowa wypowiada polska Lady Macbeth do poronionego filozofa Popiela. No ale mamy cytat z Boecjusza. Takich cytatów jest kilkaset. Są cytaty z Arystotelesa, choć Arystoteles jest w średniowiecznej Europie prawie w ogóle nieznany. Znaczy, znana jest tylko logika nowa. Część organonu de facto. To jest koniec XII stulecia. Znajdujemy cytaty o dowodach sofistycznych, stopik, choć nie w porządku wykładu, refleksji, tylko w porządku narracyjnym. Ktoś mówi cytaty z klasyki. Tak? Tych cytatów jest za wiele. Cała kronika jest właśnie kompilacją tych cytatów. Nie żyli się z tym tekstem o swoich palcach. Marian Plesza. Brigida Pirwis, polska tłumaczka, bo tekst oczywiście jest łaciński, ma się rozumieć. I zwłaszcza od momentu, kiedy zdigitalizowano zasób starych tekstów, można łatwiej, można wykryć więcej kryptocytatów, powiedzmy z czynnością programu antyplagiatowego, niż wcześniej byli zdolni zobaczyć to tacy wybitni mediwiści jak Oswald Walce czy Marian Plesia. Więc wzrost tych odkryć, że Kadłubek jest nie tak oryginalny, jak nam się wydawało, że wzrasta liczba jego uzależnień od filozofii, literatury. Szanowni Państwo, nawet jeśli da się wyabstrahować z toku narracji pewną wizję polityki, państwa, władzy, a mianowicie taką, że władza pochodzi od Boga, ale wymaga zawarcia umowy społecznej, dopełniającej pomiędzy władcą a poddanymi. Władca podlega tej umowie, tak samo jak druga strona. Jest pierwszym spośród równych. Jest najczulszym synem ojczyzny. Krótko jest, że monarchia zawsze w istocie swej jest elekcyjna, bo lepiej jest najpierw wybierać, a potem dopiero podlegać temu, komu się wybrało, bo można wybrać słabiłego, a nie niecnotę. Drodzy Państwo, ale zawsze to będzie nieoryginalny pogląd Wincentego, tylko będziemy go chwalić za to, że potrafi odtworzyć wyrafinowaną koncepcję szkoły Chartres, Jana z Salisbury albo innych autorów. I oczywiście nie czas już na to, żeby Państwa długo i mozolnie przekonywać, że to jednak jest założyć filozofii polskiej, że to od niego powinno się zaczynać jej systematyczny wykład. Powiem, zwrócę uwagę tylko na jeden moment, już na samo zakończenie. Mityczny krak, Gracchus, postać, której prawie na pewno nie był, z wdziękiem rzymskiego senatora wychodzi do swojego ludu na wiecu plemiennym i po łacinie oczywiście oświadcza, że przedtem sprawiedliwością nazywano to, co sprzyjało najbardziej najsilniejszemu. A od tej chwili sprawiedliwość sprawiedliwością będzie to,
co sprzyja najbardziej temu, kto może najmniej. Tak jest diktum Kraka przekazywane przez mistrza Wincentego z kilku na przełomie XII i XIII stulecia, kiedy zapewne pisał kronikę, zanim jeszcze został biskupem. Ci, którzy uważają, że pisał, będąc już mnichem, mylnie sądzą, że życie klasztorne to mnóstwo wolnego czasu, tak, który można przeznaczyć na pisanie, modlitwa, praca, asceza, nie na wolnej chwili, żeby pisać kronikę polską. Uczynił to wcześniej. Sprawiedliwością nazwał to, co sprzyja najbardziej temu, kto może najmniej. Szanowni Państwo, to oczywiście jest papier, pergamin. Nie tylko. Choć z papierem ma to wiele wciąż wspólnego. Uniela kadłubek, ale w odcieniach klasztornych skryptorków, najpierw na Śląsku, potem w Wielkopolsce i w Małopolsce nieustannie się kronikę przepisuje, z błędami oczywiście, oddalając się od oryginału, ale przepisuje się. Deklamuje się kronikę na dworach książąt i królów polskich. Przytacza w debatach sejmowych jeszcze w XVII wieku. To jest fundament tożsamości obywatelskiej. Monarchia elekcyjna. Eksperyment w skali światowej, prawda? Ma swoje poparcie w kronice Kadłuba. Co z tą definicją sprawiedliwości? No, ona też jest powtarzana. Dopiero już w XXI wieku odkryto, że nie jest to oryginalne sformułowanie mistrza Wincenta. O swoje palce umysł potężny, olśniewający erudyta, był przekonany, że skoro nie znalazł, to znaczy, że kadłubek w zasadzie, że to jest jego oryginalna myśl. Powtórzyli to kolejni znawcy przedmiotu, nie znajdując argumentu przeciwnego. Ale na początku XXI wieku odkryto rzeczywiste źródło proweniencji tej definicji sprawiedliwości. Nic nadzwyczajnego. Ta definicja pochodzi z znajdującego się w czasach Kadłubka w obiegu komentarza do platońskiego Timajosa, autorstwa późnoantycznego tzw. Halcidiusza. To jest łaciński przekład Timajosa plus łaciński komentarz do tego przekładu. Kadłubek go musiał znać i stamtąd zaczerpnął to określenie sprawiedliwości. Czy to coś zmieni? Chciałem tylko zapytać, tak na koniec trochę retorycznie. Czy to coś zmieni? Czy sama myśl o tym, czym jest, czym może być sprawiedliwość, przestaje być mniej zobowiązująca dla nas, kiedy czytamy to w tak starym tekście, który moim zdaniem należy do historii myśli polskiej. Sądzę, że nic nie zmienia, nic nie czyni dla nas łatwiejszy. My borykamy się z rozumieniem sprawiedliwości. My, dobrze to czy źle, spieramy się o to, czym jest polskość. Niech więc cykl spotkań nad filozofią polską będzie już to okazją do spierania się, może bardziej wyszukanego niż to w debacie politycznej.
albo przynajmniej chwilą odpoczynku w powiedniej kłótni, kiedy subtelność myśliciela nam się udziela i naszym i temperuje nasze emocje. Tuż koniec tego drukowania w głąb filozofii polskiej. Mam nadzieję, że zanurkowałem do tego głęboko, a wynurzywszy się, nie wynurzyłem się z pustyni rękoma. Dziękuję Państwu za uwagę.